Piotr Rubik, 51 lat, podzielił się na swoim Instastory przykrym przeżyciem, którego doświadczył w miniony weekend w restauracji Anny Woźniak-Starak, 68 lat. Znany muzyk został wyproszony z restauracji. Piotr Rubik razem z żoną Agatą, 33 lat, oraz córkami Helenką, 10 lat, i Alicją, 6 lat. Wybrali się w miniony weekend do warszawskich Łazienek Królewskich, aby spędzić czas na świeżym powietrzu i złapać ostatnie promienie słońca w tym roku. Nie jest tajemnicą, że Rubik, sprawdź, często bywa w tych rejonach, gdyż uważa tę okolicę za bardzo atrakcyjną. Gwiazdor wraz z rodziną lubi także odwiedzać słynną restaurację znajdująca się w Łazienkach Królewskich, której właścicielką jest mama zmarłego tragicznie Piotra Woźniaka, Staraka 39 lat. To właśnie słynna restauracja podpadła Rubikowi, gdyż odmówiła mu skorzystania z toalety. Co ciekawe, muzyk nie chciał niczego zamawiać. Zależało mu tylko na tym, by załatwić swoje potrzeby fizjologiczne. Niestety, celebryta został wyproszony z lokalu. Rozwścieczony gwiazdor od razu postanowił skomentować całą sytuację na swoim Instastory. Często przychodziliśmy tu na obiady z całą rodziną. Więcej już nie przyjdziemy. Byłem na spacerze z córeczkami i odmówiono nam możliwości skorzystania z toalety. W bardzo niemiły sposób wyproszono nas z restauracji. Wstyd. Tak się traci klientów, relacjonował na Instastory Rubik. Na te zarzuty odpowiedział menadżer restauracji. Ze względu na sanepid nie użyczamy łazienki dla spacerowiczów. Mieścimy się w Łazienkach Królewskich, a przez nie przewija się tysiące osób dziennie. Mamy takich próśb o skorzystanie tylko z toalety setki każdego dnia. Przepisy nie pozwalają nam na udostępnienie jej wszystkim spacerowiczom, powiedział w rozmowie z Plotkiem menedżer restauracji Piotr Zagłoński. Głos w tej sprawie zabrał również kelner, który wytłumaczył, że w miły sposób zaproponował Piotrowi Rubikowi skorzystanie z publicznej toalety, ze względu na ogromną ilość gości znajdujących się w lokalu. Jednak muzyk nie zareagował spokojnie i to właśnie on miał być nieprzyjemny. Piotr Rubik myślał, że z racji statusu osoby znanej zostanie inaczej potraktowany niż reszta. Jak widać, restauracja nie robi jednak wyjątków i ma jasno określone zasady. Co sądzicie o tej sytuacji?